mamy takie zadanie. Te zadania są dostępne na portalu kanacademy.org, na którym można się zarejestrować i zdobywać za ich rozwiązywanie punkty, odznaki i inne fajne rzeczy, co bardzo polecam. Nasze zadanie brzmi: ustaw 5 pomarańczowych kropek na osi liczbowej, tak aby średnia arytmetyczna wyniosła minus 0,1, a mediana wyniosła minus 1,5. Odległość między jednostkami wynosi 1. Odległość między tymi znacznikami wynosi 1. Średnia arytmetyczna to taka miara, którą liczy się dodając do siebie liczby, a potem dzieląc przez ilość tych liczb. Mediana jest to liczba środkowa. Jeżeli mamy nieparzystą ilość liczb, tak jak w tym przypadku, jest to po prostu ten środkowy punkt. Natomiast jeśli mamy parzystą ilość liczb, jest to średnia arytmetyczna liczona z dwóch środkowych punktów. Obie te miary mierzą tendencję centralną. Celem tego ćwiczenia jest właśnie zmierzenie tendencji centralnej i obie te miary ją mierzą, ale nie zawsze odpowiedź wygląda tak samo, a czasami jedna odpowiedź jest lepsza od innej. Widzimy, że poruszanie tymi skrajnymi punktami zmienia średnią arytmetyczną, jednak nie zmienia mediany. Punkt środkowy pozostaje tym punktem niezależnie od tego, co się dzieje po bokach. Dlatego medianę uważa się za lepszą miarę, gdy mamy obserwacje odstające od całości dość znacznie. Naprawdę duże lub naprawdę małe wartości, ponieważ mediana jest odporna na takie przypadki. Zadanie polega na takim ułożeniu punktów, żeby średnia arytmetyczna wynosiła minus 0,1, a mediana minus 1,5. Zajmijmy się najpierw medianą. Chcemy, żeby mediana wynosiła minus 1,5. Więc musimy przesunąć punkty w ten sposób, żeby punkt środkowy znajdował się na minus 1,5. Teraz chcemy, żeby średnia arytmetyczna wynosiła minus 0,1. Sprawdźmy odpowiedź. Zgadza się. Tym razem mamy ustawić 10 pomarańczowych kropek na osi liczbowej tak, aby średnia arytmetyczna wyniosła 0,6, a mediana wyniosła 3. Odległość między jednostkami wynosi 1. Najpierw zajmiemy się medianą. Tym razem mamy dwa środkowe punkty, więc możemy znaleźć medianę ustawiając dwie środkowe kropki po prostu na 3. Wtedy po dodaniu do siebie i podzieleniu przez 2 będą po prostu wynosiły 3. Natomiast jeśli ustawimy na 3,5 i 4,5 i sumujemy do siebie 3,5 i 4,5, po czym podzielimy przez 2, również wyjdzie nam 3. Zróbmy w ten sposób. Teraz chcemy znaleźć średnią. Ułożyć kropki tak, żeby średnia arytmetyczna wynosiła 0,6. O, proszę, w tej chwili wynosi 0,6. I jest to odpowiedź poprawna. Sprawdźmy jeszcze wskazówki. Mediana to środkowa liczba, to znaczy, że po lewej i po prawej stronie zawsze jest tyle samo punktów. Zgadza się. To jest ustawienie, które pokazuje taką samą średnią i medianą. Natomiast to jest nieco inne rozwiązanie od naszego, ale także poprawne. Rozwiązania mogą być różne, niekoniecznie wszystkie punkty muszą znajdować się w takim samym ułożeniu, żeby obie miary wyszły takie, jak widzimy. No i to jest koniec zadania.